Witamy Państwa w kolejnym tygodniu, kiedy następują zmiany wprowadzone przez rząd w związku ze stanem epidemii. Te pewne obwarowania są łagodzone. Dzisiaj Opole zdecydowało się na to, że zarówno dzieci z przedszkoli i żłobków będą mogły do swoich placówek trafić, ale oczywiście przy ściśle określonych zasadach. Jeśli chodzi o przedszkola, to maksymalnie 80-85% dzieci może do nich trafić. Jeśli chodzi o żłobek, to tych dzieci może trafić tutaj jeszcze mniej, około 40%. Jak powiedziała nam przed momentem, dosłownie o godzinie 8, dyrektor żłobka numer 4 w Opolu, pani Joanna Ratajczak. Wszystkie miejsca, które mogły być zapełnione, zostały zapełnione. Rodzice przynieśli, przyprowadzili dzieci. Dzieciom została zmierzona temperatura. Rodzice podpisali odpowiednie dokumenty zgody na to, że dzieci mogą przebywać w żłobku. No i będą mogły to robić, ale niestety przy określonych zasadach, a mianowicie tylko przebywać w wyposażonych specjalnie na ten czas salach. Będą mogły poruszać się tylko w określonych miejscach, podobnie jak będzie robił to personel. Personel jest podzielony na dwa zespoły. Gdyby odpukać, oczywiście zdarzyło się jakieś nieszczęście, dyrekcja jest przygotowana na to, by drugi zespół, który w tej chwili odpoczywa, mógł być przygotowany do pracy w żłobku. Dzieci niestety nie będą mogły korzystać z tego chociażby placu zabaw, który tutaj jest, więc dzieci nie będą mogły nań wychodzić, ale miejmy nadzieję, że to też niebawem się zmieni. Najważniejsze, jak mówi zarówno dyrekcja, jak i mówią sami rodzice, to by mieć do siebie wzajemne zaufanie i żeby przestrzegać tych norm i procedur, które zostały narzucone. Wierzymy zatem, że dzisiaj po tym pierwszym dniu w żłobku i w przedszkolu rodzice wspólnie z dziećmi będą mieli okazję pójść do którejś z opolskich restauracji, które także się otwierają, i świętować ten moment powrotu do żłobka i do przedszkola. No a rodzice pewnie jeszcze być może pod wieczór pójdą także i do salonu fryzjerskiego. Miłego dnia.